naszym gościem jest Karolina Sowka. Witam cię, Karolino, bardzo serdecznie. Witam. Na początku powiedz mi, bo jesteś po raz kolejny na naszym festiwalu. Jak ci się podoba w tym roku? Na festiwalu jestem po raz drugi. Pierwszy raz chyba byłam w 2008 roku, tak? Więc mam doskonałe porównanie, jak było kiedyś i jak jest teraz. I no, jestem pod ogromnym, pozytywnym zaskoczeniem. Festiwal się zmienił, choć idea jest dalej ta sama, wspaniała idea tej integracji. Ale festiwal się rozrasta i to jest piękne, że jest nas coraz więcej i jest coraz ciekawiej. Dużo różnych nowych rzeczy się pojawiło, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Będziesz gwiazdą, która zakończy w sobotę nasz festiwal. Powiedz mi, co będzie można usłyszeć podczas twojego sobotniego recitalu zamykającego festiwal? Gwiazdą to za dużo powiedziane, ale tak sobie pani dyrektor Barbara Jaroszyk, która mnie tu zaprosiła i za której jestem bardzo wdzięczna za to, poprosiła, żebym coś zaśpiewała, więc będzie to na pewno piosenka z repertuaru Marka Krechuty czy z repertuaru Anny Mariopek, więc różne takie, które ja jestem bardziej, śpiewam w tych takich klimatach cieplejszych, powolnych, ale postaram się coś wziąć też takiego szybkiego, żeby publiczności nie zanudzić. Powiedz mi, bo wiem, że odkryłaś niedawno kolejną twoją pasję, jaką jest fotografia. Jakie zdjęcia lubisz najbardziej robić i co cię w zdjęciach fascynuje? Fotografię to chyba tak sobie odkryłam na warsztatach w Płuczynie Zdroju, też organizowanych przez Festiwal Integracja Ty i Ja. Ja jestem dopiero początkującym fotografem, więc cykam zdjęcia wszystkiemu, co się da, co i kwiatom, i zwierzętom, i ludziom, gdyż jeszcze nie jestem ukierunkowana w jakiś sposób. Na razie wszystko mi się podoba i wszystko mnie fascynuje. A myślę, że to z biegiem, kiedy ta moja pasja będzie dojrzewać i to wszystko będzie we mnie powoli dojrzewało, cała pasja do fotografii, to będę wtedy wiedziała, co będę lubiła najbardziej robić, fotografować. Powiedz mi, twoje największe marzenie to? Moje największe marzenie to póki co jest skończyć dobrze pierwszy rok studiów, bo dostałam się na psychologię i mam nadzieję, że sobie poradzę. Słyszałam, to są bardzo wymagające studia, ale chciałabym jednak je ukończyć jak najlepiej. Ja ci bardzo gratuluję i życzę powodzenia na sobotnim recitalu i dalszych twoich sukcesów zarówno w śpiewie, jak i w fotografii. Dziękuję bardzo.